Wieża jest innowacyjnym rozwiązaniem, prototypowym, powstałym na kanwie prac holenderskiego technologa i designera Dana Rosengaard, który wypracował to rozwiązanie, które ma na celu między innymi w drodze stosowania zjawiska próżni kondensować zanieczyszczenia powietrza i jednocześnie oczyszczać około 30 tysięcy metrów sześciennych na godzinę tego czystego powietrza w najbliższym promieniu kilkunastu metrów wokół tej wieży. Myśmy wybrali jako miejsce pokazowe dla tego prototypu Park Jordana z dwóch powodów. Po pierwsze, to rozwiązanie jest dedykowane przestrzeniom otwartym, przestrzeniom, na którym znajduje się sporo ludzi, którzy w celach rekreacyjnych przebywają na otwartej przestrzeni. Innym powodem jest to, że on znajduje się na samym dnie Niecki Krakowskiej, do którego spływają zanieczyszczenia z okolicznych miejscowości. Będziemy obserwować funkcjonowanie tej wieży, jego efektywność, skuteczność. Chcę też powiedzieć, że oczywiście bardzo istotna będzie cena. Problem smogu istnieje od wielu lat. Kraków według naszej opinii i wiedzy zrobił, wydaje nam się, najwięcej w Polsce, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. Stąd postanowiliśmy, że to będzie najlepsze miejsce na usytuowanie takiej wieży. Wieża przyjechała do Krakowa na 2 miesiące z Holandii. Uroczyste otwarcie, odsłonięcie tej wieży planowane jest na połowę lutego.